Jak było można zauważyć, przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać spotkanie. Od pierwszej minuty zaatakowaliśmy Jarotę. Fajnie nam się mecz ułożył, bo nie było lepszego rozpoczęcia wymarzyć, bo zdobywamy bramkę. Za chwilę zawodnik Jaroty dostaje drugą żółtą. Gramy 11 na 10. Bardzo ładny strzał rzutu wolnego, nie bez winy Witana. Rzeczywiście tą piłkę musi obronić. No i stała się nerwówka. No. W drugiej połowie chcieliśmy tą bramkę strzelić, zaczęliśmy sytuację. Również Jarota stwarzała sytuację, chodziła z kontry. Ale mówię, no my tutaj mecz przegraliśmy, my powinniśmy ten mecz wygrać, bo przyjechaliśmy tutaj po to, żeby wygrać. I tak nam się na początku mecz ułożył, że powinniśmy to spotkanie wygrać. I gorące głowy trochę po meczu, bo wiemy, że Tychy wygrały, mamy jeden punkt na nimi przewagi. I ostatni mecz z Czarnymi zaganił siebie. I dobrze, że były dwie próby, bo ta próba była generalna, żeby wyjść, ale następna próba pozostała i trzeba wszystko zrobić, żeby zawodnicy wyszli zmotywowani do tego ostatniego spotkania. No szkoda, że wypadł nam za kartki Warczachowski i Nobrowski, ale no, jest szeroka kadra, jak powiedziałem. Trzeba tak ułożyć zespół, żeby w tym ostatnim spotkaniu wygrać, a Tychy muszą wygrać jeszcze na Lechii Zielona Góra. Także jesteśmy trochę smutni po meczu, bo nie zrobiliśmy tu awansu, ale myślę, że dokończymy to dzieło w następnym spotkaniu.